Hej, witam z tej strony Emil z kanału M StarCraft. Zapraszam was na mecz numer 2 z MLG Columbus z Drabinki. Naszymi graczami są Thorzeyn z klanu Maus, po lewej stronie niebieski Teran. Natomiast u dołu jest OGS MC z klanu Old Generation StarCraft. Klan koreański, siedzą sobie ładnie, pięknie w domku w Korei. Cały klan OGS oraz cały klan Liquid. I grają sobie, grają i cały czas grają, ale potem też mają zajęcia sportowe. No nieważne, w takim razie mam to mecz Korea, czyli MC kontra Szwecja, i grają w Stanach MLG Columbus Major League Gaming. Bardzo fajny, bardzo fajna seria meczy była, jeżeli się nie mylę, za nami. Ja tego nie widziałem, to jest drugi mecz, który oglądałem. Ale oglądam i streamuję, postaram się dorwać inne replaye i coś jeszcze nagrać, bo wiem, że to jest fajne. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego meczu numer 1 między tymi zawodnikami, zapraszam bardzo gorąco, bo naprawdę warto go zobaczyć. Od razu przepraszam osoby, które widziały ten mecz i są wściekłe na końcówkę. Wiecie, jak się zakończyło, domyślacie, jak się zakończyło, po prostu komputer mi się przegrzał i zrobiło się pyk, wyłączył się, nie chciałem tego dogrywać z tego względu, że byłoby to bardzo, bardzo nie w porządku z mojej strony, bo nie umiałbym tych emocji po prostu oddać mi na prawdziwie, tak jak w tamtym momencie były, a emocje były naprawdę wysokie. Naprawdę gorąco się robiło. Jak widać, mapa to Shattered Temple, MLG Shattered Temple, czyli wersja przerobiona, że u dołu mamy Supply Depot, żeby nie było żadnego bunkrowania się tutaj, żeby nie było żadnych pylonów, żeby po prostu można było w spokoju wyjść i grać dalej, a nie jechać na cheezach i jechać na raszach i tym podobnych rzeczach. Więc zobaczmy, co nam gracz z Korei ciekawego przygotuje. We wcześniejszych meczach mniej więcej mówiłem parę słów na temat tych graczy. Thorzeyn niedawno wygrał Dreamhacka i wygrał dzięki temu 15 tysięcy dolarów. Nieźle jak na osobę, która ma, on chyba jest z rocznika 9.1, więc tak mi się wydaje, że rocznik 9.1 albo 9.2, więc młody jest, a kasę już fajną udało mu się zgarnąć. Co nam pokaże MC, nie wiem, zastanawiam się bardzo. Chyba już mówiłem, jaki poziom angielskiego ma MC. Mniej więcej mówi, jeszcze kali pić słodko, to brzmi naprawdę dosyć ciekawie. No, podwójny gaz jest dosyć wczesny, jakiś build technologiczny zapewne. Z większą technologią, tak mi się przynajmniej wydaje. I już Stalker będzie wychodził, będzie ganiał przede wszystkim SCV. Widzimy, że są close spoty powietrzne, łatwo, pięknie można tędy przecieć. Widzę też kątem oka na minimapie, że mamy command center ze strony Thorzeyna, więc bardzo szybka ekspansja po jednym baraku. Jest to ryzykowne, ale warto zawsze spróbować i mieć do przodu ekonomię, to nawet bardzo mocno do przodu ekonomię. SCV ucieka, czy da radę uciec? Chyba tak, na to by wyglądało. Tutaj Stalker jeszcze trochę pogoni, jeden strzał, ale tylko jeden, więcej nie ma sensu, więcej nie da rady. Chociaż Stalker jest uparty, czy idzie u góry, zobaczy, co się dzieje. Nie, Stalker jest uparty, będzie gonił te SCV tak długo, jak się da. Mamy pierwszy bunker, schowają, trójkę Marinesów się tam schowa, będzie się kitrała, będzie próbowała przeczekać atak właśnie tego niedobrego, okropnego Stalkera i już teraz się czują bezpiecznie. Ciekawe, czy jest jakieś miejsce na chociaż na jednego zelinka, czy uda się chociaż zniszczyć SCV. Udało się jedno SCV zniszczyć. No i fajnie, no i dobrze. W tym momencie zero miejsca na zerlingi. Korzystając z okazji, zapraszam was na moją stronę MSSC2. Ruszyło już forum, powolutku rusza, zarejestrujcie się tam, będziecie mogli na forum się wypowiadać, będziemy mogli jakoś inaczej porozmawiać na temat streamów, na temat innych rzeczy. Próbuję tutaj Stalker wejść do środka, nie udaje mu się. Na stronie też będą informacje, czy będzie stream, jest tam kalendarz, jak ma jakiś stream ma być, jak coś będzie, no to wtedy będziecie o tym doskonale wiedzieć, po prostu wchodźcie na stronkę i sprawdzajcie. Zobaczmy APM, na razie nikt nie używa trzeciej ręki, trzeciej dłoni, więc 300 nie przekracza, oczywiście gracz z Korei trochę mocniejszy. Thorzeyn w ładnym, tutaj pięknym szyku rozstawia swoje baraki. Mamy trzy tech laby i no nie, to nie jest reaktor, to więc na trzech tych labach będzie ten gracz teraz jechał. Ja już w końcu nie wiem, czy mówiłem, czy nie, zamówiłem nową kartę graficzną, niedługo do mnie przyjdzie, więc będę nagrywał już w takiej jakości, że po prostu szczęka mi będzie opadać, będę ją zbierał na pełnych 30 klatkach. I jeszcze SCV tutaj walczy, ale nie daje rady, nie daje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Pięć z centrum stoi, będą dzielić jak coś armię przeciwnika. Na razie nie mają za bardzo co dzielić, armia przeciwnika jest zbyt mała. Przepraszam najmocniej za to lekkie, malutkie ziewnięcie, już jest dosyć późno, nie ma tej godziny, a chcę nagrać ten drugi mecz i żeby wszystko rano wylądowało do was, bo nagrywam to po godzinie 22.30, obejrzałem sobie X-Factora, posłuchałem i teraz mam święty spokój. I tak wiemy, kryptoreklama jest pewnego rodzaju armia złożona prawie że z Sentry, tylko i wyłącznie Sentry. Jest to ciekawe, że Koreańczycy tak zaczęli grać teraz na Terana, wcześniej tego nie widziałem. Widziałem takie zagrywki, owszem, na Zerga to jest standard, do tego jeden Zerling, nie Zerling, a Zelot. No i zobaczymy, co z tego będzie. Trochę mało tutaj jest tych Sentry według mnie, żeby podzielić armię dwa razy. Ale ogólnie chyba armia Protosa jest większa? Nie, on w takim razie musi mieć większą ilość harvesterów, tak, o wiele, wiele większą, 40 do 23, jego ekspansja już działa. Jest Guardian Shield, teraz Torzen musi użyć swoich SCV, żeby bronić się, marudery są. No i teraz SCV po prostu zostały ściągnięte z linii, nie wydobywają nic, tutaj nikt nie zginął. Nowe jednostki są zawane, kolejny force field i bardzo dobre force fieldy, jeszcze jeden. Świetnie, armia podzielona i jeszcze raz i bardzo dobra zagrywka ze strony MC, podzielił całą armię przeciwnika, jest w stanie teraz atakować, jest przeciwnik dokładnie tam, gdzie chciał MC, no ale jednak marudery są dosyć mocne, chociaż jest ich za mało, teraz stargetowane pojedyncze jednostki i można się pozbywać tych maruderów tak szybko, jak się tylko da. Dobra wymiana ognia, dobrze się wycofał MC, nie walczył, jakby wtedy walczył, zapewne by przegrał, miał za mało po prostu zelotów, żeby coś więcej zrobić. Co jest ważne w tej całej sytuacji? Jednostki stracone, widzimy, że Terran oberwał mocniej, ale dochód jest bardzo, bardzo ważny. Torzeń słabiutko, naprawdę 1000 minerałów do 1400, nie jest to dobra sytuacja. A uciekają te wszystkie, tu jest 52 harwestery do 23, 30 harwesterów różnicy. To jest kwota po prostu... Ilość, suma olbrzymia i jeszcze MC, jemu jest mało, on chce więcej minerałów, on chce więcej, po prostu mówi gimme, kolejna ekspansja pójdzie i będzie po prostu ekonomicznie przeciwnika rozwalał. Zauważyłem, że Koreańczycy bardzo ładnie i schludnie grają, stawiają swoje palony jeden obok drugiego, pilnują tego, oczywiście jeden nuke, jedna atomówka i po zabawie po tych pylonach. Za to nie podoba mi się to, że trzyma 3 gatewaye na pojedynczym jednym małym pylonie. Można bardzo, bardzo szybko po prostu zneutralizować 3 gatewaye jednym dropem, czyżbyśmy mieli dropa? Nie, mamy za to marudery z przodu, marudery z tyłu, z przodu są SCV, będzie próba tutaj zaatakowania przeciwnika, czy się to uda, czy też nie, steampack już jest tutaj gotowy. Zależy, jeszcze te jednostki nie używały steampacka, tam jest jeden, który ledwo się trzyma. Nastimuje się, to będzie jego ostatni raz zapewne w życiu, no i czeka i chce coś tutaj zrobić. Zeloty są z przodu, szybciutki skan, pokazał dokładnie, co się dzieje i postanowił się Torzeń wycofać, widzi, że nie ma sensu atakować, czeka na posiłki, dopiero one dojdą i dopiero zaatakuje. Bardzo dużo maruderów, czy one są na... mają granat, więc granat spowalniający jest, coś nowego w drodze, no jest external thermal lens. No i cały czas marudery i dość teraz jakieś większe bitwy, ganiają się na steampacku, chciał tutaj uciec, nastimował się, no i teraz atakuje dużo darmowych strzałów, nawet bardzo, bardzo dużo. Centry nie ma zbyt wiele i teraz zloty doszły jednak tutaj do przeciwnika. Bardzo ważna sytuacja, kto to lepiej utrzyma, kto lepiej da radę, kolejny steampack, nie ma jednak mojego, żeby cokolwiek robić. Marudery przede wszystkim skupiły swój ogień na zelotach, które coraz wycofują, a stalkery zadawały dużych obrażeń, co jest bardzo, bardzo ważne dla Protosa, to właśnie to, że przede wszystkim obrywały zeloty, które są jednostkami lekkimi, czyli jeden strzał na zelota i tylko i wyłącznie 10 uszkodzeń, natomiast jeden strzał na stalkera i byłoby 20 uszkodzeń, więc o to chodzi, żeby zeloty przede wszystkim przyjmowały strzały od maruderów i wtedy można jakoś grać. Nigdy nie idźcie mas stalker kontra mas marudery, bo to się skończy dla was po prostu tragicznie. Jakiś immortal teoretycznie by się tutaj przydał, kolosy też oczywiście są bardzo dobre. Immortale to jest jednak bezpośrednia idealna kontra na marudery. Tu trzeba nie trzeba nim tak bardzo mikrować, kiedy jest mas maruder. Kolosami owszem trzeba, ale mikrowanie dla Koreańczyka raczej nie jest większym problemem. Nie ma za to upgrade'ów żadnych, co powiem szczerze, żeby się przydał, ten plus jeden do ataku byłby bardzo mocny i skuteczny.
Upgrade'ów na razie też nie widzę ze strony Torzeina, tak więc wszyscy jadą sobie na zero. Dochód mnie zastanawia, 1500 do 1500 wyrównał się w tym momencie, tam 1300 w którymś momencie miał Torzein. Za chwilę będzie próbował przejąć złoto, czy jednak i czeka już na niego gdzieś Orbital Command? Nie, niestety nie czeka. Jeszcze trochę to potrwa, zanim tutaj podleci i wybuduje i zacznie przychód mieć. W tym czasie już Nexus MC będzie na pewno gotowy i będzie na pełnej parze wydobywał minerał. 57 harwesterów do 41, dalej jednak do przodu ekonomicznie jest Protoss. Jest to sytuacja, w której żaden teren nie powinien chcieć się znaleźć, że Protoss go przemakruje, bo no to jest źle, to jest naprawdę, naprawdę źle. Kiedy jeszcze lepsze makro ma Zerg, to da się to jakoś tam przeżyć przez chwilę, ale jak o wiele lepsze makro będzie miał Protoss od Terana, to jest sytuacja po prostu jak z horroru dla większości Teran. Nie mamy żadnych dropów, a bądźmy szczerzy, tutaj jeden ładny, piękny dropik by się przydał. I jest, w końcu są dwa medivaki, no jeden drop tu naprawdę byłby idealny, odciągnąłby tą armię, udałoby się na pewno trochę probów zniszczyć. Część jednostek musiałaby się wycofać, wtedy może by próbować je atakować, ale już mamy 4 kolosy, czyli już masa krytyczna, za chwilę będzie mniej więcej 5 kolosów, to jest masa krytyczna, z którą trzeba bardzo, bardzo mocno uważać, jeżeli nie ma się bezpośredniej kontry na te jednostki, należałoby po prostu unikać bezpośredniego zwarcia i starcia. I od tyłu podejdą sobie Maruder, będą rozwalać kamień, będą chciał się tu dostać. Probek zobaczył, powiedział swoim, co się dzieje, a w międzyczasie mieliśmy dropa i uda się rozwalić Forge'a, uda się też rozwalić Wild Cancel, zanim będzie speed. Chyba tak, udało się, więc wielka strata dla MC. Tak naprawdę teraz Marudery na steampaku podchodzą, mikruje sobie tutaj Torzeń jak się da. Jeszcze jeden Maruder nie mógł tutaj atakować, czy da radę, żeby odwrócić wszystkich stalkerów. Wygląda na to, że chyba nie da rady, wycofuje się, ale w międzyczasie bardzo ważna sytuacja. Z drugiej strony Torzeń atakuje ekspansję Nexus, za chwilę padnie, tak też się stało. Jeszcze coś tutaj jest niszczone, tak, teraz te kolosy są, trzeba by się jednak wycofywać, bardzo ładna zagrywka, atak na dwie strony, ale teraz trzeba jak najszybciej uciekać, gdzie się da. Jeszcze Torzeń chce tutaj mikrować, ale naprawdę musi uważać na te kolosy, żeby w jakimś ślepy zaułek nie wpadł. Wchodzi na górę, więc te jednostki są już spisane, niestety na straty, ale uda się przynajmniej jeszcze coś zniszczyć. Czy ten kolos zostanie zabity? Nie, nie zostanie. Tak więc duża ilość maruderów kontra, udało się coś zrobić, a teraz tej ględzę. Kolejny drop ze strony Torzeina. Medivaki są, stalkery powinny mimo wszystko uciekać. Twilight Council jest w budowie, podchodzą już kolosy, trzeba zniszczyć jak najwięcej, żeby Nexus został zniszczony. Wygląda na to, że chyba tak, Nexus padnie, ale to dużego znaczenia nie będzie chyba miało. Teraz należałoby uciekać, załadować się do tych steampaków. Ładnie tutaj Torzein mikruje wszystkie te stalkery, które próbowały się, próbował coś tutaj zrobić, ginął, no i teraz uciekaj Torzeń. Torzeń jak zostawił swoje mordery na śmierć, zginęły one. Nie warto było najwidoczniej ich ratować, ale świetne dropy, naprawdę, naprawdę dobre mamy. Fortece już w drodze. Podręczył Torzeń MC i to nawet bardzo mocno. Dwa Nexusy rozwalone. Dochód widzimy zmienił się radykalnie, 1700-1800 do 800, więc naprawdę dobra zagrywka ze strony Torzeina. Teraz jeszcze Dark Templar próbował coś zrobić, ale szybki skan zneutralizował je. Armia, co mówię, nam armia 52 do 112, bardzo dobrze atakuje teraz MC, bo jeżeli nie zaatakuje, może to przegrać. Są Wikingi, będą neutralizować te kolosy, jest bardzo mało stalkerów, a jednak Wikingów nie ma zbyt wielu, są już tutaj w produkcji dwa i reszta to marudery. No niestety teraz Planetary Fortress będzie skazany na zniszczenie, dużo samo nie zniszczy, raptem dwie jednostki w tym momencie, jest pięć. No pięć jednostek zniszczonych, gdyby się udało teraz jakoś tymi Wikingami zaatakować i zniszczyć kolosy, niestety się nie udało. Wycofuje się teraz MC, nie chce atakować najwidoczniej, czy chce, tylko się po prostu przegrupował, mógłby zaatakować, mógłby spróbować, ale co jest ważne dla Torzeina, nie ma MC jeszcze upgrade'ów do ataku, a Torzein ma plus 1. No i naprawdę, naprawdę ciekawa sytuacja, armia Torzeina jest nieduża, jest prawie o połowę mniejsza, mniej niż o połowę, ale mimo
wszystko około 58 supply to jest dużo. Charge jest w drodze, to jest ważne, to jest bardzo, bardzo ważne, że udało się Torzeinowi rozwalić ten Twilight Council, zanim charge został wynaleziony. Dzięki temu te wszystkie zeloty tak naprawdę zostały zneutralizowane przez granatniki, przez granat ogłuszający. Naprawdę dobrze ten drop zadziałał. Bo tak mogło być już po prostu po zabawie, kiedy był tutaj ten atak maruderami, zeloty by dopadły o wiele wcześniej przeciwnika. No i cały czas wisi sobie obserwer, ogląda co się dzieje. Ja się zastanawiam, kto ile minerałów stracił, o 1000 więcej mniej więcej stracił Torzein. Ja tu wszystko tak z grubsza przybliżam, plus 2 do ataku, plus 2 dla jednej i drugiej strony. Charge jeszcze sekunda i będzie, widzimy, że tarcze również będą dla Protossa, więc będzie dosyć już potężny. Wikingi kontra marudery, wikingi i marudery kontra zeloty oraz kolosy. Mało stalkerów mi się wydaje, że jest, no nie, już jest 17 stalkerów, tylko gdzie one są? One tutaj pilnują ładnie, pięknie. Czy przeciwnik nie chce nic zrobić? Gdyby tylko Torzein widział tego obserwera, by się go pozbył, przeciwnik miał wtedy zagwozdki. Gdyby w tym momencie udało się tutaj zaatakować te kolosy oraz zeloty, byłoby już po zabawie w takiej sytuacji. Ta armia zostałaby po prostu rozwalona, rozmieciona na drobniutkie, malutkie tyci kawałeczki. Wygląda na to, że Protoss będzie chciał się zbierać do ataku. Widzimy, że jedzie na raz, dwa, trzech, czterech bazach. Wydobywa w czterech, tak, w czwórce wydobywa, więc boję się nawet spojrzeć na jego dochód. 1600 do 800. Wymieniają się tą ekonomią. Szybciutki skan, zobaczyć co się tutaj dzieje. Idzie jeden Dark Templar. Będzie tutaj znęcał się trochę nad przeciwnikiem. Zmuszał go, żeby ten skanował. I szybciutki skan. Dark Templar jednak nie poszedł, ale te minerały zostały wykorzystane. Ta energia została wykorzystana właśnie na skan, a nie na... I tym razem mamy na steampunku. Próbuję tutaj podejść z tyłu. Jest Dark Templar, który coś robi. Szybciutki blink pod te wikingi. Jest jeden skan. Udało się zneutralizować te kolosy. Czy się uda, czy też nie uda? Chyba się uda. Prawie się uda. Nie, nie uda się zneutralizować kolosów. Niestety wielka strata na Torzeina, że stracił tyle wikingów, nie zabił wszystkich kolosów. Jeszcze próbuje tutaj walczyć, jednak podzielą go te działa jednostki, dzielą go te force fieldy, jednostki na dół są wzywane. Ucieka. Good game, well played, congratulations, grats. Wow, tak więc kolejny mecz zakończył się wygraną. Zaraz mi się oberwie, że nie po kolei, że zrobiłem tego spoilera, no ale pamiętajcie, oglądajcie zawsze po kolei te mecze. Tak więc 2 do 0 dla Torzeina, dla MC. Od razu powiem, że Torzein awansował dalej w MLG Columbus. Nie wiem jak to teraz wygląda, finały są o pierwszej w nocy, były o pierwszej w nocy w niedzielę, nie będę ich oglądał, ściągnę i najprawdopodobniej nagram. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.